rejonu. Wymieniliśmy przede wszystkim niebezpieczne ogrodzenie betonowe. Tutaj za nami jest ogrodzenie panelowe, bezpieczniejsze i estetyczniejsze. Tutaj też zamontowaliśmy nowe piłkołapki, których konstrukcja jest, można powiedzieć, bardziej długotrwała. Boisko jest, jak widać, trawa przygotowana wspaniale. Tutaj dziękuję panu kierownikowi za dbałość o ten obiekt. No i cóż, myślę, że to boisko, które było użytkowane przez tylko zawodników Olimpii, czasami odbywały się mecze, z uwagi na to, że teraz jest bardziej bezpiecznie, będzie mogło z niego korzystać więcej grup, a przede wszystkim młodzież. Miasto bardzo dba o infrastrukturę sportową. W każdej chwili, jeżeli tylko to jest możliwe, korzystamy z możliwości projektów zewnętrznych. Tutaj dofinansowanie marszałka jest dość znaczące. Dostaliśmy dofinansowanie 175 tysięcy złotych. Cały koszt ponad 180 tysięcy. Sukcesywnie dbamy o te boiska, które były wcześniej zaniedbane. Jeszcze raz przypomnę, boisko Stal. Teraz mamy tu boisko na Słowackiego. W ramach tego projektu również zmieniliśmy oświetlenie na boisku Olimpii przy Piłsudskiego. Wymieniliśmy 24 lampy na lampy LED-owe, czyli też dbamy o to, żeby to oświetlenie było mniej kosztowne energetycznie. I też dbamy właśnie o to, żeby oświetlenie, bezpieczeństwo, to jest dla nas przede wszystkim priorytet. Ja dziękuję. Szanowni Państwo, Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa to nie są jakieś spektakularne projekty. To są projekty, na które najczęściej gminy nie mają środków w budżecie bieżącym. My bardzo się cieszymy, że co roku możemy tę infrastrukturę sportową poprawiać. Tak jak wspomniała Pani Prezydent, w zeszłym roku modernizowaliśmy system podlewania automatycznego oraz trybuny na boisku Stali w Miszku. Dwa lata temu remontowaliśmy basen na Nauczycielskiej poprzez budowę stopni do skoków z tego basenu oraz okładziny, które tam się znajdowały. A na przyszły rok planujemy kolejną inwestycję, to najpewniej złożymy wniosek na remont parkietu w hali sportowej na osiedlu Miszek w hali Stali. Mamy z nami też przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to teraz... No do Pana kierownika możemy mieć? Proszę bardzo. Mógłby Pan się przedstawić? Nowiński Piotr, reprezentuje Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku. Jak bardzo jest to boisko potrzebne? Właśnie jak ono jest uczęszczane? Kto tu gra? To znaczy, boisko jest niezbędne, żeby trenować zawodników Olimpii. To jest docelowo ich boisko treningowe. Ono ma wymiary 1,5 razy większe niż standardowe boisko. Więc mieści się tu sporo młodzieży. No i tak jak widać, jest bardzo, bardzo intensywnie eksploatowane. A coś, co jest intensywnie eksploatowane, wymaga jednak od czasu do czasu sporych napraw.